w tym zespole doradczym, który się ukształtował, takim niewątpliwie niepisanym przywódcą, szefem, zresztą nawet formalnym szefem zespołu, od samego początku, bez żadnego głosowania, stał się Tadeusz Mazowiecki. Drugą osobą był Bronek Geremek. Bronek Geremek. I oni dwaj mieli najściślejszy kontakt z Lechem Wałęsą i z prezydium MKS-u. Byli jak gdyby szpicą tego zespołu eksperckiego i ich relacje z Lechem bardzo szybko stały się takimi relacjami dość bliskimi. Dość bliskimi. Nie mówili sobie na tym, mówiło się panie Lechu czy panie przewodniczący i oczywiście to nie polegało na negocjacjach. To polegało po prostu na odpowiadaniu na pytania i na sugerowaniu po prostu jakichś rozwiązań.